No, witam was serdecznie w następnym filmie, w którym będziemy wchodzili do sanktuarium, aby znaleźć bodajże Magazeila, jeżeli dobrze pamiętam. To co, nie przedłużamy, ostatnio byliśmy w Mekelon i idziemy w takim razie, myślę, że nas scenariusz wprowadzi w grę. Ostatnio w komentarzu Dawid sugerował, żebyśmy zagrali sobie inżynierem, który ma najwięcej możliwości. Faktycznie inżynier ma najwięcej możliwości, ale zauważyłem jedną rzecz. Inżynier nie ma zatruwających bełtów, a zatruwające bełty w kuszy są naprawdę bardzo mocne. Więc chciałbym jednak zagrać kimś, kto miałby możliwość zatruwać. Hobbit jest dziwny, że tak się... Jakby to jest mój jedyny argument, nie? Druidem nie chcę grać z jednego powodu. A czy się moglibyśmy zagrać druidką? Sprawdzałem jej kostury, to teraz tak sobie przewijałem, to wybrałem taki setup. Niestety... albo nieistotne. Ważne jest to, że faktycznie fajny jest ten setup i myślę, że moglibyśmy nim spróbować. Problem jest taki, że zaraz będziemy pewnie grali tym Zeynem czy Zeylem, który jest magiem. Więc będziemy grali teraz magiem i za chwilkę znowu magiem. Ale wiecie co? Ja bardzo lubię grać magami. Więc zagramy sobie druidką. Na ciemność rozpaczy to jest najlepszy kostur aktualnie dostępny dla nas. Pastorał burzy, jakby się okazało, że nie wiem, są odporni na rozpacz. Od tego najlepszy możliwy kinżał. Trzy mikstury full i lekki pancerz, bo średni w to wszystko nie wejdzie. Jakbyśmy mogli wycofać pastorał i obniżyć na przykład kinżał i w ramach tego sobie kupić średni, to bym to zrobił. Ale potrzebujemy uzbierać 2000 jakby ponad lekki pancerz. To tak naprawdę musielibyśmy wejść bez drugiego kosturu, bez żadnej broni i może z jedną miksturą. Nie wiem, czy warto. Wydaje mi się, że nie warto. Szczególnie, że będziemy testowali kostury, więc może wejdźmy sobie na te kosturze, co? Dobra. Jeziora Północne. Budowla wznosząca się nad spokojną powierzchnią jeziora. Nie przypomina ci nic, co dotychczas widziałeś. Dziwna, zardzewiała i stara konstrukcja, dawno zapomniana jeszcze w czasach przed powstaniem rozpadliny. Sanktuarium. Musisz odnaleźć sposób, aby wejść do starej konstrukcji, znajdującej się w głębi jeziora. Znajdź wielkiego maga Zeyla. Zeyl musi pozostać przy życiu, co zawsze jest problematyczne. Ja nie jestem dobry w ochranianiu NPC-ów. Ale spróbujemy. Damy z siebie wszystko. Znaczy ja dam, wy będziecie patrzyli i się śmiali, jak ja prawdopodobnie padam. Możemy wejść do wody. Wejdźmy. Bo... okej. Okay. Ostatnio mam wrażenie, że sporo straciliśmy. Znaczy się przy porcie Ark Amar. Więc myślę, że musimy trochę odważniej eksplorować wodę. Czy jest gdzieś jakaś mechanika tlenu? O! Co się dzieje? Czemu ona tak jęczała? Czy coś ją bolało? No, chodź dziewczyna. Zobaczmy, co te kostury robią. Atakuje taką ciemnością. Jak szybko? Dość szybko. A ten drugi? To jest kinczał. Takim piorunem. Fajne. Zobaczmy, co robi prawy guzik. Okej. Okay. I to nie jest coś, co ja trzymam. Naciskam raz, on tego... A nie, ja to mogę trzymać, wiecie? I ona to robi. Musimy sprawdzić, co to jest. Możliwe, że to jest jakiś atak na... bezpośrednio. Kinjal wiadomo, co robi. Prawy guzik nic nie robi na kinjale. I prawy guzik, również jakaś tarcza. Mam wrażenie, że zawsze prawy jest defensywny, a lewy ofensywny. Zaczniemy od tego pierwszego kosturu. Tego ze śmiercią. Dobra, wchodzimy. Zobaczmy, czego się tu możemy spodziewać. Mam ochotę tam wskoczyć, ale pierw sobie chciałbym obejrzeć okolice. Potrzebuję klucza, żeby otworzyć te drzwi. Jesteśmy u maga Zeyla, więc spodziewam się różnych przykrych niespodzianek. Z drugiej strony również.
tutaj otwarte. Czy to jest mój przeciwnik? To jest mój przeciwnik. Raz. Nic nie wchodzi. Okej. O, weszło, ale... Proszę się wycofać. Widzę, że w leżącego nie mogę tym... Widzę, on umarł. Tak bardzo szybko umarł. Trochę złociszy na start, na zachętę. 4,5 stówki możemy tutaj zdobyć. No i mamy klucz, ale... Myślę, że nie powinniśmy się śpieszyć z tym... Z tym, wiecie, gnaniem przez misję, bo to... Nie o to w tej grze chodzi, żeby... Tak gnać, jak dobrze wiecie. Tylko chodzi o to, żeby wszystko zdobyć. Samo mnie wypycha. Podpłyniemy tutaj, zobaczmy. O, tu jest pod płytką. Ona umiera teraz, zobaczcie. Nie wiem dlaczego. Czy ona może jakiś czas tylko przebywać w wodzie, niezależnie od tego, czy jest płytko, czy głęboko? I potem zaczyna obrywać obrażenia od razu? Tak to działa w tej grze? Mogliby wytłumaczyć troszeczkę. Byłoby łatwiej. Dobra, tam nie wiem, czy coś jest. Chyba nie, więc wypływam. I wychodzimy. Zanim oberwę. Emucz. Dobra. Widzę, że mamy teraz lepiej pod kontrolą wchodzenie i wychodzenie z wody. Tam nie płyniemy. Ja to się założę, że to jest jakaś winda. Więc tam absolutnie nie płyniemy. Wychodzimy stąd. Wychodzimy. Trochę straciliśmy życia, ale myślę, że tyle to jeszcze nie tak dużo. A no właśnie. Mam rozumieć, że już na samym początku udało nam się w dość banalny sposób przełamać tą jakby barierę przedostania się do wieży Zeyla przez wejście wzięcia klucza i wzięcie prawego guzika. A widzę, że jednak... Ładnie. Ładnie, cutscenka w takiej starej grze. Jestem bardzo miło zaskoczony, że ta gra jest pełna... A, tak się automatycznie zrobiło. Cutscenek. Ciekaw jestem, jak dużo straciliśmy, jak myślicie? Jak dużo w tym momencie straciliśmy, nie pływając wokoło? Podwodna forteca. Bardzo ciekawy setting. Jakieś żaboludy pływają. Nasza postać lata wokół. Odpompowało wodę. Zanim pójdziemy, rozejrzyjmy się. Na pewno tutaj nic nie ma ciekawego. No chyba nie ma. Dobra, uwaga, idziemy. Kim ty jesteś? Naciskałem prawy guzik i to nic nie robiło. To jest trochę rozczarowujące. Powiem wam szczerze. Ten szkielet taki mi wali buły, zaraz umrę. Uff, było blisko, było bardzo blisko. Przemyj sobie twarz. Wypij ostatnią miksturę. I... No... Powiem wam szczerze, kilka minut, a ja już mam serdecznie dość tak ciasnych pomieszczeń. I ten kostur jest bardzo powolny. Nie jestem z niego zadowolony. Ten jest szybszy? Tak samo jest wolny. Spróbujemy tym postrzelać troszeczkę. Może będzie lepiej nam się strzelało jakoś na dystans czy coś, no nie wiem. Na razie... Lekkie rozczarowanko mam. Trafiaj ich, trafiaj, bo są szybcy. Muszę ich trafić. Myślałem, że to jest jakoś, że zaklęcie samo namierzy, ale absolutnie tak nie jest. Ojej, jak ich ciężko trafić. Zobaczcie, jak ich ciężko trafić zaklęciem. Trafiłem. O, mi bułę sprzedał, trafiłem, leży. Te szkielety mają ten minus, że trudno w je trafić. Musimy być o wiele bardziej ostrożni.
To się samo namierza, ta broń? Te pociski są chyba samo namierzalne. Jakbym miał dystans od nich, jakbym mógł na dystans walczyć, to bym miał wtedy olbrzymią przewagę, bo one się chyba nakierowują na nich. Dobra. Idziemy. Szkoda, że oni się nagle pojawiają, a nie mogę sobie... O! Kim ty jesteś? A nie, idź pan stąd! Idź pan stąd! Uff, to jeszcze dotes zdaje. Zdaje damage over time. Dobry ten kostur jest. I to po 12, więc dużo. Tylko muszę mieć oczy wokół głowy. Po prostu muszę wszystko widzieć. Tutaj coś... To jest checkpoint. Oby się przydał. Tylko mam wrażenie, że on będzie... Co to jest to? Czy ja tutaj coś z tym mogę zrobić? Nie? Nie. Jako se chętnie pyknę, tylko chciałbym sobie... Jeszcze się wy... Aha, już mi zaliczyło. Cofnijmy się. Nie chcę dać jeszcze niżej na razie. Na razie. Tylko chciałbym tam sprawdzić. Chociaż... Jak ja tutaj zejdę, czy ja będę mógł... Spokojnie. O, tam jest diament. Bo ten diament koniecznie trzeba pójść. Dobra. Przyszliśmy stąd. Idziemy teraz bardzo ostrożnie ku przygodzie. Wiedząc, że przeciwnik może tutaj wyskoczyć bardzo znienacka. Zbieramy złocisze. 20 na 450, moi drodzy. To coś było? Było coś. Co to za przeciwnicy dziwni? Gdzie on? Jest on. Jest. Trafiłem. Z jego, czy nie? Jest, leży. O, ten kostur dobry. Tylko trzeba to wiecie, przy łzach korozji to był spam. Bardzo dużo pocisków słabych, które zdawały dotę. Tutaj ja wystrzelę 3 i to wystarczy. Jeszcze dam mu trochę czasu, żeby poobrywał. Ale... No... To, że atakuje tak powoli, jednak jest sporym minusem. Sobie wezmę kinja, ale czy to nic się nie rozwala. Dobra. Bierzemy ten kostur. Zobaczmy, co tu się z tej strony kroi. Nic ciekawego widzę. Jest... Jest mikstura. Nie wiem, czy się nie cofnę po ten diament, wiecie? Chyba się cofnę. Mam wrażenie, że idziemy dalej. Że droga... Trafiłem go. Będzie obrywał. Spadło. Tutaj wszystko. Leżysz, kolego? Leżysz. A, widzicie, czyli ja... Ktoś tu jeszcze chodzi? Nie, chyba nie. Czyli tędy jest chyba główna droga, wiecie? Zanim my tu wrócimy, pójdźmy po ten diament. Chciałbym mieć pewność, że ten diamencik będzie zebrany. Ciśnienie potrzebne od tej maszyny jest podawane z innego miejsca. Domyślam się, że tym miejscem właśnie jest na dole ta maszyna. Tutaj. Tylko martwi mnie, żeby to nie okazało się. Zobaczcie, to jest w jedną stronę. To jest droga w jedną stronę. Tam jest diamencik do wzięcia. Nie wiem, jak po niego pójść jeszcze. I pytanie, czy jak odpalę tą maszynę, po pierwsze, czy będę mógł wrócić, a po drugie, a jest tutaj drabina, czyli mogę wrócić, ale bardziej mnie interesuje, czy będę mógł zebrać ten diament. On jest tutaj. Musiałbym po niego pójść. Ciśnienie potrzebne jest jakieś tutaj, żeby... Dobra. Potrzebuję ciśnienie, które jednak jest nadal nie tutaj. Gdzieś indziej.
Zastanówmy się, jak ja mogę tu wejść. I czy ja przy okazji nie stracę życia, próbując o to wchodzić? Ale kto nie próbuje, ten nie próbuje. Tak to jakoś mówią, nie? Może z tej strony. Ale tam i tak nie wskoczę. Nie wiem, czy tu się jakoś woda nie musi napełnić. Jakieś ciśnienie może wody. Diament mnie bardzo tutaj irytuje, że on sobie tam stoi bezpiecznie. Tak, tutaj nawet nie wiem, jak stanąć, wiecie? Tam musi być jakaś woda. Idziemy dalej. Bo zmarnujemy teraz za dużo czasu, myśląc o diamentach. Idziemy dalej. Pamiętamy, że tutaj warto, jak się już jakąś maszynę uruchomi, wrócić po ten diamencik na sam początek. I nie wiem, jakąś wodą tutaj uzupełnić tą przestrzeń. I wtedy będziemy mogli to zabrać. Dobrze, jesteśmy w tym miejscu, wskaczemy do góry. Rozejrzyjmy się, czy nie ma jakichś szkieletów. Nie ma. To możemy iść dalej. Odważnie, ale... ostrożnie. Odważnie, lecz ostrożnie. Jest bezpiecznie? No chyba jest. Rozglądamy się ze słociszem. Nic nie widać. No. Panna z tobą tutaj przyszła. Żeby tylko mnie nie zablokowała w jakimś jednym ciasnym pomieszczeniu, w którym będę musiał walczyć. Punkt kontrolny aktywny. Kolejny punkt kontrolny. Pytanie, czy to nie jest błąd, że opuściliśmy ten diament. Jeżeli tam był punkt kontrolny, to możliwe, że właśnie po to, żeby mógł sobie tam zdobyć ten diamencik. Odejdź! Jest, odszedł. O, przeciwnik przerażający. Ciemny. Pójdziemy w prawo. To jest dużo wody. Coś tu się chyba zalało. Rzućmy okiem tam, gdzie on był w takim razie. Czy tutaj jest główna droga, czy tam jednak? To jest jakaś maszyna, zobaczcie. Czy my tę maszynę możemy uruchomić tutaj stąd? Z tego poziomu? O! Zostałem ogniem. No ciekawe, taką mechanikę wprowadzili, że to działa. Łap się, łap się! Dobra. Nie złapała się. Zeszliśmy. Chyba niepotrzebnie tutaj przyszedłem. A, może jednak. Może jednak potrzebnie. Może jednak potrzebnie. Zanim zacznę naciskać guziki, to się dokładnie rozejrzymy. Zostało jeszcze jedno miejsce, którego nie sprawdziliśmy. Chociaż ten drabina tutaj to po prostu jest kpina, wiecie, bo bez sensu. Jak ja teraz spadnę po prostu z drabiny, to mnie troszeczkę witki opadną, na szczęście nie. Dobra. Wiecie, jak w Gothicu, największym twoim przeciwnikiem jest drabina. Jest dużo wody. Czy to nam blokuje jakoś dostęp do tego terenu, czy nie? Chyba nie. Prawie zmarłem. Aj, nie jest to dobra postać na tą misję. Absolutnie nie jest. Tutaj powinienem był sobie wziąć rycerza i ten rycerz by tutaj ładnie, pięknie wymachiwał, wiecie? Także jeżeli się nie uda, to weźmiemy sobie wtedy rycerza. Dobra, jest dużo wody. A to oznacza, że musimy iść, odpalić tę maszynę,
Jeżeli ta maszyna zostanie odpalona i będziemy mogli pompować wodę, to pójdziemy tam, gdzie nie ma wody i zobaczymy, czy to będzie oznaczało, że możemy... Czy mogę teraz się tego złapać? Mogę. Dziękuję. Dobra. Naciskamy pierwszą dźwignię. Coś się już stało? Coś działa. Słyszę, że coś działa. Odpalamy drugą dźwignię. Jak naciśniemy jeszcze raz? Nic się nie dzieje. Okej, czyli tutaj działa. Tutaj również pompuje. Wrogu po prostu tutaj stoi. Teleportują się zaraz koło mnie, więc idealnie, żeby było mi trudno grając magiem. Tak, są maszyny, które bardzo fajnie działają. Efekty bardzo fajne, nie? Przyznajcie. Efekty całkiem ciekawe. Jak na swoje ograniczenia czasowo-mechaniczne, technologiczne. Bardzo w porządku. Będzie niebezpiecznie, jeżeli coś przyjdzie. Mamy bardzo mało pola do manewru. Jest, coś idzie. Strzelamy. Ile wlezie? Leży. Drugi idzie. Na razie nie. Ładujemy manę. I patrzymy na boki. Tutaj nic, tutaj nic. My się musimy... przepraszam. My się musimy cofnąć. Oho. I oho. Potężna, tak? No to jestem teraz w kropce. A to oznacza, że musimy, moi drodzy, grać magiem, rycerzem i magiem tutaj. No zobaczcie, to jest już jakby dla mnie koniec gry. Oni będą tutaj machali na tym terenie i o, jeden padł. Jakbym trafił, to byłoby o wiele łatwiej. Chociaż raz, żebyś trafiła. Nie, błagam cię. Trafiłaś. Łyknij, 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 łyknij. Nie masz co. 10 sztuk złota. Przeżyliśmy. O! Ona przyszła. Ciekawe. Zobaczmy, jak się skończy pojedynek magów. Przy czym... No, ona pewnie jest bardziej potężnym magiem niż ja z tym moim kosturkiem. Ale zobaczmy. Na razie niewiele mi zrobiła, ale domyślam się... O, właśnie. Ona to jest pikuś. Gorzej z jej... O! Łykaj, 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 łykaj! Łyknąłem. I walczy. No, ale musisz coś robić. Musisz trafić, musisz trafić. Trafiła nic. Trafiła raz. Dało się. Nie wiem, jakim cudem. Bardzo niefortunna postać, jaka to miejsce. Bardzo niefortunna. No, ale główny przeciwnik nasz poległ. Teraz zastanawiam się, czy nasi przeciwnicy, jeżeli tam była zasadzka głównego złego, to czemu nie jest tutaj? To znaczy, że tutaj nic nie ma? Może pod tym jest jakieś złoto się czai? Spróbujmy, zobaczymy, czy coś tam jest. Nic nie widać, żeby było. Wpłyńmy. Chciałem jakiś pasek, jest, żeby był, pojawił się jakiś pasek, ile mogę pływać. Wiecie, jestem teraz na jedną drobinkę obrażeń. Chyba to musimy zostawić tak, jak jest. Jestem w stanie wejść na to krzesło? Jestem w stanie. Trochę mną talepie, ale to nic. Ale widzę, że tam chyba nic nie ma, wiecie. Musimy sobie teraz tego krzesła jakoś wyrwać. Uda się? No, uda ci się. Udało ci się, dobra. Odpłyniemy stąd i idziemy.
zostało nam bardzo niewiele życia. Nie mamy żadnej mikstury. No i mamy potężny kostur, który jednak sam kostur gry nam nie zrobi. Szczególnie w tym scenariuszu, w którym przeciwnik, o właśnie, pojawia się znikąd i po prostu... Ach. Ciekaw jestem, czy jest jakaś ograniczona ilość respawnów, czy ja by mogę się tak wyzerować na złocie i wiecie... przejść misję na zero. To byłoby trochę bez sensu. Nic tu nie było, nic. Schodzimy na dół. Inna sprawa, że tak naprawdę jeszcze bardzo niewiele zdobyliśmy. To, co nas czeka, jeżeli chodzi o zdobywanie, dopiero przed nami. Coś tam słyszałem. Coś tu się otworzyło? Nie. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że się jeszcze odkujemy. Na razie ignorujemy ten mechanizm. Idziemy tam, gdzie jest ten diament. Chociaż nie wiem, czy go ignorować. Czy on nas zabierze gdzieś? Jak to odpalimy? Czy tamten jest końcowy? Wiecie... O nie... O nie, dwóch jest. Dobra, mam jednego, tamten stoi. Z jednym sobie poradziłem. Regenerujemy manę. Mamy full życia z jakiegoś powodu. Bardzo możliwe, że punkt kontrolny uzupełnia nam pasek życia do fulla. O, jest drugi. Dostał? Ani raz nie dostał. Niemożliwe. Dobra. Jest i drugi przeciwnik nasz. No ale z nimi walka już jest paskudna. No dobrze. No to podejdźmy i zobaczmy. Coś się stanie. Leje się woda. Wow, 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 wow. Do diamentu idź. Płyń do diamentu szybko. Płyń, zbierz. O, jest. Jest okej? Okay? Aha, nie jest okej. Okay. Umierasz. Oj, 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 oj. Dobrze. Diament był wart... Gdzie ty płyniesz, kobieto? Zamknięte? Czy ten drugi... spust ściąga wodę w dół? Czy co? Tak, zobaczcie. On ściąga wodę w dół. Ciekawa mechanika. Czyli jedną otworzyliśmy, żeby zdobyć... Wow, zostało nam 215 zł. Ten diament kosztował 225, jeżeli się nie mylę. Dużo, bardzo dużo. Czyli nie wyjdziemy z pustymi rękoma, jeżeli przeżyjemy. Przypominam, że nie mamy złota. Ale warto było pójść tam przed naciśnięciem tego. Jeszcze nie wiem dlaczego. Czy to jest winta? Aaa... Zablokuje nam drzwi? Zablokuje nam. A możemy dalej przejść jeszcze raz? Możemy. Czyli moglibyśmy sobie ewentualnie jeszcze wtedy wycofać się z tego. Tak na przyszłość, jakbyście kiedyś przechodzili to. To jakby możecie drugi raz aktywować ten guziczek i nic straconego. Trochę przestrzeni. Cieszy mnie to. No, tutaj jest chyba pierwsza misja, na której naprawdę czuję wyzwanie. It's about time. And don't think I don't know what you have been doing. I may have been trapped, but I'm not blind to the world outside. Okej, okay, chodzi ci o ten diament? Przecież wiesz, że to do twojego dobra.
i coś czuję, że po uratowaniu tego kolegi to się rozpęta tutaj burza. Okej, to było dość proste. Czyli fabuła dalej się rozwija. 215 z 450 to jest więcej niż połowa. Nie, prawie połowa. Ale trudno. Też kilka razy padliśmy, ale i tak jest nieźle, bo to jest 215 plus 450. Myślę, że będziemy mogli już założyć średni pancerz i to się nam bardzo przyda. W nagrodę otrzymałeś nową misję Podziemny Świat. Podziemny Świat i mamy nowego bohatera, czarodzieja. Zagramy sobie czarodziejem teraz. Dobra. Podziemny Świat jest w rozpadlinie, zobaczcie. Musimy wejść do rozpadliny, do Podziemnego Świata, aby zdobyć jakiś kostur. Ciekawie fabuła się rozwinęła. Dobrze, moi drodzy, dzięki serdeczne za dzisiaj. I co? I w następnym odcinku widzimy się w Podziemnym Świecie. No i zobaczymy tego czarodzieja. Ciekaw jestem, czy ma jakieś inne wyposażenie niż druidka. Trzymajcie się, do zobaczenia, hejka!